Powiem wam, że nigdy nie widziałam tego miasta. Ale można mieszkać na plaży. Burdel w środku lasu to super pomysł. Na plaży klub. I on nawet tutaj, patrzcie, strojem pasuje. Via Romaneza! To brzmi jak miejsce, gdzie chcemy zbudować nasz klub. I tu będą kawalerskie noce robić. Wieczory, czy tam, co tam. No dobra, tylko trzeba go gdzieś jeszcze wprowadzić. O! Tu jest takie malutkie, 20 na 20, ale kosztuje prawie wszystkie pieniążki. A tu jest 30 na 30. Chyba, że to zburzymy i tu sobie zbudujemy klub nocny. A będziemy mieszkać tam gdzieś w parku w dupie. Klub na wyspie, nie? Tutaj. Niestety nie może mieszkać w burdelu. Dobra, to już wiemy, że będziemy robić klub nocny. Na bogatości musi być, zgadza się. Ale wiecie co, to ja bym mu w ogóle poszukała jakiejś najtańszej parceli w grze. Jakąś taką bieda parcelę. Wszędzie 30 na 20. Newcrest jest puste. O, ale jest tak 12, 20 na 15. I to by było takie taniutkie. I tutaj mógłby sobie zbudować swój dom. A tam mógłby te swoje burdele. Albo taką w bloku. Na prawo od tego miejsca jest klub, jest działka letniskowa. Możesz ją zburzyć? W sensie, że to. Czy to? Ale patrzcie, tu też jest takie malutkie. Rifugio di pirati. Siema Maryziku! Siema Queen of! No właśnie, to jest tak strasznie pusto wszystko. No dobra, to ja go wprowadzę tak tutaj, a tu zrobimy klub. I patrzcie, to będzie z dala od wszystkich. Tylko, że weźmiemy pustą. No i 2000, to w sumie drogo. The Sims 2 mamy do skończenia save'a i z niego będą może ze dwa live'y. I z dwójeczką sobie na razie damy spokój, natomiast mam w planach uruchomić trójkę i przejść całe podróże na live'ie. Dobra, zniwelujemy działkę. Ale co to moder lody? Wtedy nie będzie w co grać. Lady Prismatic, mniej więcej podobny mam plan. Ale spokojnie, damy radę. Dobra, on mieszka tutaj, bo gdzieś mieszkać musi. Przestawimy mu tą skrzynkę na listy. No i pięknie. Ciekawe, czy on może pływać w tej wodzie. Zaraz sprawdzimy. Sibunakun, dobrze słyszysz. Sprzedawać dziewictwo może. Można pływać? Okej. Okay. Słuchajcie, ponieważ musi mieć gdzie wracać, to ja bym mu zrobiła tutaj... W sumie...
sumie dupa, pusta parcela będzie tutaj wywalone. I teraz robimy tak. Najpierw trzeba zedytować miasto. Cała chata pod wodą. Ja już widzę, jak ja to będę budować, słuchajcie, 2 miliony lat później. Siema Pinki, dobrze ci widzieć. I teraz tak, jak to bym chciała rozwalić, to co muszę zrobić? Edytuj. On musi mieć łóżko. Tak, jest bezdomny, więc nie musi się o nic martwić. Zostaniecie ze mną do końca. Chciałabym to zobaczyć. Większość pieniędzy idzie na burdel. Tylko trzeba zniwelować tą działkę. Zniweluj działkę, poproszę. No, i już. Trawnik się domaluje. Jak się czyści trawniki? Jakkolwiek by to nie brzmiało. Wiecie, bo ja umiem zadbać o higienę, tylko jakoś tak nie mam... Dobra, jest. I to nie bierze pieniążków. Proszę mi to wyczyścić całe. No i błena. Umyj ten trawnik obrzygany. Taki obrzygany to dopiero będzie. Ej, przed klubem zrobimy takie plamy z żygów. Tak, Kasia do bur wjechała i teraz jeszcze musimy wprowadzić simów. Tylko nie do końca przemyślałam to, bo mogłam ten dom przestawić tutaj. Ale to nic! No bo mogłam ten dom zostawić, a jego wprowadzić tutaj, bo to jest to samo prawie. I bym miała dom do wprowadzenia simek. Ale nie pomyślałam. Co Jezus, młoteczka? Dobra, otwórz galerię. A tu jest sama Wisielcowa. A gdzie jest młoteczka z Wisielcową? Ej, jak chciałam... Gdzie jest młoteczka z Wisielcową? Halko! No i nie ma. Jest Wisielcowa po prostu. No dobra, no to ją wpuścimy tutaj. Umieść rodzinę. I ja się pytam, gdzie jest Greta? Wisielcową wyrzucimy do wilkołaków w takim razie. O, niech se tam mieszka. Proszę. Jeszcze Greta Hajsowna gdzieś powinna być. No właśnie nie wiem, gdzie ty jesteś, Wisielcowa Greto. Dobra, Ninka Furinka sobie... Nie, to nie chciałam Ninki Furinki. Gdzie są moje piękne simki stamtąd? No to Ninkę Furinkę wrzucimy do Wisielcowej. Będą se razem mieszkać, proszę. Dwie piękne wilczyce. To się połączymy. A, właśnie, bo może być zawartość zmodyfikowana. Chwila. No są tutaj! Drogie panie? Jak je wywalić? Jest, eksmituj rodzinę, proszę bardzo. Nara. Wywalone. Proszę, proszę je skasować. Dobra. Nie to chciałam. Przepraszam, że ja się tak lamię w Simsy 4, ja praktycznie w niej nie gram. Wisielcowa i Młoteczka. Nie wiem, czemu u nas jest dwie, ale dobra. Tu proszę, proszę ładnie mieszkać, Wisielcowa z Młoteczką.
I jeszcze panią Gretę trzeba gdzieś wprowadzić. To panią Gretę się wprowadzi tego kurwidołka. Proszę bardzo, pani Greta. Mnie do willi, proszę, za późno. Mieszkasz w kurwidołku. Dobra. Ogarnięte. Miasto zedytowane. Nie ma ej do willi. Mieszkasz gdzie mieszkasz. I kupujemy burdel. Idź na woskowanie bikini, idź do solarium. Idź do Wicked Store. Na razie może nie. Zrób zdjęcie, kup restaurację, kup prezenty, klub ze striptizem. Bierę. I zaraz zrobimy woskowanie bikini i zrobimy też solarkę, ale na razie nas na to nie stać. Idealnie. Tam zostały te kółka po kursorze, widzieliście? Piękne. Bartuś 97. Potrzebuję pomocy z nazwaniem firmy siostry. Czy mogę prosić o pomoc? Bartuś, to jest bardzo ryzykowne, co teraz zrobiłeś, nie? To jest wciul ryzykowne. Siema, Quiet Eva, dobrze ci widzieć. Natomiast ja tutaj nie będę podpowiadać nazw firmy, bo my jesteśmy w trybie Simsy, tu może się wszystko wydarzyć. Siostropol. Jeszcze jest Siostrex. Siostraland. Proszę bardzo, Bartuś. Masz do wyboru do koloru. Zanim przejdziesz dalej, powinieneś być świadomy ograniczeń nałożonych przez grę. Tryb parceli ustawiony jest na domyślny, jest to celowe i należy tego zmieniać. Zarządzanie przedsiębiorstwem, ta zakładka w rogu nie działa. Użyj telefonu, żeby obsługiwać klucz ze striptizem. Nie, ja chciałam tak ładnie mieć. No dobra, mody to mody. Fundusze rodziny, wszystko. Potwierdź przelew. A to tak się da? Nie da się. A tak się da? Też się nie da. Ale kupa. Dobra. 17 tysięcy. Aha, bo to się w ten sposób i... Dobra. Już ogarnęłam. Już proszę się ze mnie nie śmiać. Już zrobiłam przelew. W życiu też już umiem. Bo ja myślałam, że te kółeczko z ikonką kręcącą się to jest przelew, no. Jonę cicho tam. Dobra, i to ma być nieokreślone wymiary parceli. Dobra, i teraz jeszcze tutaj. Hiperseksualna miejscówka. No, na pewno dla nastolatków. Ej, zróbmy, że tu się będą dzieci robić na potęgę. Najgorętsze miejsce w mieście. Romantyczna aura. Swobodna nagość i spotkania nudystów. Nie, bo wszędzie będzie ten. Cenzura wyskakiwać. Żyła złota! O! Idealnie. Chcemy jakieś wyzwania? Odrażające, przeklęte, wyspisko śmieci. Ej, strefa wstrząsów, będzie fajnie. I strefa wulkaniczna.
i duchy. Idealnie. Nagość, nie, bo będzie cenzura ciągle włączona i będę się wkurzać. Albo dobra, jak chcecie, to ja wam włączę. Wyłączymy romantyczną atmosferę i że damy, że nagość. Ale spotkania dla nudystów, czy ubrania nieobowiązkowe, czy swobodna nagość? Zrobimy swobodną nagość. Nie, tutaj jak zamiast duchów? Tu się nie da, bo to są wyzwania, a tam to ten, cechy. I tu się jeszcze trzeba nazwę. Proszę. Liczę na waszą kreatywność, trochę lepszą niż ta kreatywność u Bartusia. Siema, czekolad, dobrze ci widzieć. Cherry pie. Okej. Różowa grota. A może, słuchajcie, różowa grota rozpusty. Bez wykrzyknika na końcu. I to patrzcie, i pięknie, różowa grota rozpusty. Idealnie. Różowa ostryga. Co będzie w ofercie klubu? Nie wiem, co, na co pozwala mod. Siema DJ, dobrze ci widzieć. Musi mieć coś z zakonem. O, rety. Januszek z Cipulex. No, to jest dobre, porządne miejsce. Dobrze, moi drodzy. O, co tu są windy? Trzeba zorganizować ten klub nocny. A mamy tylko 17 tysięcy, a jeszcze trzeba za dziwki zapłacić. Klub kwitnącej cebuli to brzmi jak nazwa sklepu dla Wisielcowej. Za 17 tysięcy damy radę. Femboy, do niedzieli jeszcze będzie przynajmniej jeden live. Możliwe, że jutro, bo wiem, że Wisielcowa jest nie za bardzo dysponowana i jeszcze nie wiemy, czy da radę zrobić live'ika z rękoczynek, czy nie. Mirek, podasz mi pszczółkę? Dziękuję. Zorganizować, dokładnie. Czarna Sarna swoją drogą, dzień dobry, dobrze ci widzieć. Oczywiście, że panie będą zarabiać minimalną krajową. Nie widzę innej opcji. Ach. Możemy zrobić jutro kontynuację. Partnicza rozpusta, o tak. Siema postrzelona! No bo ja przede wszystkim musimy zrobić zaplecze, żeby nasz wspaniały Don nigdy nie musiał wracać do domu. Siema! Undiscovered powered of fart. To się nigdy nie zmieni, musisz się przyzwyczaić. Dobra, tutaj będzie nasz Don spał. Siema, kot Bobek, dobrze ci widzieć. Dziękuję ci, zostanie dzielnym legionistą i za twoje wsparcie. Dużo miłości dla ciebie. Zróbmy falę. To zrobimy tak. Piwnica dla Dona. W sumie. Ale nie wiem, czy nas będzie stać. Bo ta piwnica dla Dona to mogłaby być przy okazji jeszcze, wiecie, pokojem schadzek. I jak Don sobie by
zapraszał panie, no to by sobie z nich korzystał, a jakby sobie nie zapraszał pań, to wtedy inni mogliby korzystać. Sex Dungeon. Ej, to mogłam te z tego, z Wicked Simsów poinstalować te 50 twarzy Greya, ale nie byłam wystarczająco odważna. VIP room. Poseidon, tak. Ej, pamiętajcie, że my mamy 17 tysięcy. Ale to dobra, to zrobimy, słuchajcie, tak, że Dom będzie mieszkał w piwnicy. Najpierw może postawmy jakiś pół fundamentu chociaż. Z pleneru są takie fajne lampki i można ustawić odpowiednie światło. Dobrze. Co potrzebujemy w ogóle? Potrzebujemy barku. Ja wiem, wy uwielbiacie jak ja buduję, bo zawsze robię to od dupy strony. Co to jest? Darmowy fabrykator, po co mi sklep? Dobra. Patrzcie, jaki piękny bar! Zakaz szczania przy barze. Bardzo ładny. Tu mamy jeszcze taki bar. Łodę, co to jest? Bieda Buda. Tu jakiś chiński. Jakiś ekskluzywny. Pytanie, czy taki zwykły barek, taki najbardziej chamski, najtańszy będzie działał. Czy to się jakoś inaczej da posortować? Zajęcia i umiejętność. Proszę mnie dopuścić i spróbować tak. Nie, tu są szachy. Aha, z jakiegoś powodu w kreatywności jest barek. Okej. Okay. To jest taki z psami. W jadalni masz. Jak wygląda jadalnia? Nie mam w domu jadalni, to nie wiem. To wygląda jak jakiś... A jest jadalnia i są bary. A i czy taki najtańszy za 500 be... Bar bardzo ruchliwy, if you know what I mean. Zamtus pod gołym niebem, to się może tak skończyć, jeżeli będziemy mieć tylko tyle pieniążków. I tutaj jeszcze jest taki z takimi, o. A to są już takie większe. Ale tu jest taki już taki, patrzcie, różowy. A? Jest tani. Dobra, to będzie nasz barek. Zam tuż za rogiem. Piękny. To jest potrzebne. Potrzebujemy... Co to kurwa? Taki patrzcie wygięty. Jakąś szafkę do tego by się przydało dostawić. Krzesła barkowe. Pod kolor. A to może jakieś takie białe dam, żeby chociaż trochę udawały, że jest jakiś styl. Albo złote. Nie, te złote w ogóle... Dobra, damy te chamskie białe. Można tak? Można tak. O! Nie będzie się stało przy barze, tylko będzie się tak siadało. Idealnie. Każde w innym kolorze. Nie no, będzie styluwa. Powiedziałam, nie no, będzie styluwa i patrzę na inne kolory, nie? Cała ja. Mhm.
No, białe, żeby nie było właśnie widać cieczy. Smak i styl. O, albo takie szare, żeby nie było widać, że są brudne. Idealnie. Tak, ekoskóra. Siema Julia, dobrze cię widzieć. Nie ma czerwonego, musi być tymczasowo różowe, aż zarobimy więcej pieniążków. Jak nie zarobimy więcej pieniążków, to nie będzie. I zażygane. Dobra, i gdzieś tu były te blaty takie. Blaty. Te najtańsze, obrzygane oczywiście. O! Dobrą ja tą stronę przekręciłam? Dobrą. Tu się z nimi dało takie jakieś takie ło robić. Takie zakręcone. Dobra, tak zrobimy. Styluwa musi być. No i patrzcie, wygląda jak drogi, a tani był. Raven mam, tak, jak najbardziej. Dobra, i teraz potrzebujemy kanap do lapdensu. To będą sofy, a to będą kanapy. Ej, takie zrobimy! Będzie konar płonął, nie? Koniecznie czarne. Tutaj te wyglądają jak z takich, wiecie, filmów. Ale za drogie są, no co wy? 400 za kanapę, kiedy mogę dać 200? Tutaj, czarną. No! Patrzcie, idealnie. Tu jest jeszcze tańsza. Za 180. Dwie są. Czarne kanapy. Wystarczy. Drewniana jak atmosfera. To będzie najlepsza atmosfera. Dobra, i słuchajcie, bo ja tutaj wiedziałam, że pakiety, zawartość zmodyfikowana. To chyba nie tutaj. Zawartość zmodyfikowana. Tutaj dałem wszystkie. O, nawet mam jakiś pimpo samochód. 23 tysiące. Dobra, potrzebujemy, słuchajcie, rury do tańczenia jednej. No bo nie stać nas na więcej. Ale ja widziałam, że tutaj są, patrzcie, miejsca do tańca i możemy dać, że będą dziwki tańczyć na barze. O! I zapraszać do, wiecie, do kupowania drinków. Nie wiem, czy to będzie działać, od razu mówię. Od razu mówię, że ja mam tylko pojęcia, że to będzie działać. Ej, potrzebujemy kupić prezerwatywę. Co to jest? Nagroda w szkolnym konkursie talentów? W takim miejscu. A! Seks dozwolony w danym pokoju. Bierzemy. A to co to jest? A, że tak, tylko że niewidzialny znak, nie, to my będziemy mieć widzialne, wszystko na legalu. Tylko ja miałam gdzieś kupić podpaski, tampony, prezerwatywy. Dobra, masz Janusz, prezerwatywki. Co to jest? Dobra, jakaś gąbka do mycia. A to? Deadly Orb. Można tym zabijać.
Tak, gąbka smaku. Ej, słuchajcie, położymy taką gąbkę przy łóżkach, żebyście mogły później umyć po nie. I dildo dla ozdoby, proszę bardzo. Ej, to już tak na dobrą sprawę wszystko prawie mamy, tylko jeszcze pasowałyby jakieś kible. Armatura. Kible. Aha, bo nie mam w ten sposób. Oj, tu są takie szkolne kible na przykład. Ciekawe, czy można w nich cimcirimcim. Nie wiem, czym się różni ten kibel od tego, ale dobra. Bo ten jest za 600, a ten jest... ma trochę niższą niezawodność. Albo możemy taki w ogóle postawić do toaletę publiczną i nara. Niech tam szczają za domem. Albo krzak w ogóle. Nie wiem, czemu ta świnka jest jako z moda i nie wiem, co można z nią robić. A bo tu nie ma takich kabin takich. Orety. No dobra, to damy te. Świnka do świntuszenia. Dersi przygotowuje listę miejsc, w których można cimcirimcim. Bo trzeba będzie tu wszystkie wstawić. No ale w sensie, że takich pojedynczych nie ma takich. Jak było w dwójeczce, że tam tylko jedną kratkę zajmowało. Co widzisz? Ja nie widzę. Co ty tym... Ale słuchajcie, kubeł do srania. Prysznic, łóżko, krzak i obora. No ale nie będziemy mieć obory. Bigosław, nie stać mnie na czarny samochodzik. Siema, Natka. W tych toaletkach można właśnie no, idealnie. W sensie w tych. Sauna, łóżko, kabina prysznicowa. Dużo tego. Dobra, to najpierw trzeba zorganizować jakieś ściany do kibla. Jak się budowało w Simsach ściany? Tutaj jest, dobra. Dawajcie, że tego nie widzieliście. Tu się zrobi kibel. I te kabiny na dwa. Są jakieś takie brudne najbardziej, takie obślizgłe takie. Różowe są! O! Dobra. Jakiś prysznic taki, żeby się dziewczynki miały gdzie myć. To takie by można było zrobić. Te chamskie takie! Moje ulubione. Może lepiej listę miejsc, gdzie nie można w sumie. Ale pamiętajcie, że to jest gra dla dzieci. I trzeba się kulturalnie zachowywać, bo... inaczej smutno. Ha, bo to tak nie wejdzie. I tak tutaj musiałam to postawić, żeby... Aha, no dobra. Prysznice jak w jakimś baraku w ogóle. Kto się będzie prostytuował? Jeszcze nie wiemy. A co, rozważasz kandydaturę, Mareziku? Drzwi pod prysznicę. Takie? Pasują. Chyba, że będą takie rozsuwane jakieś. Mini park z ławkami.
I będą się gzić na tych ławkach, dobrze. Ja bym chciała takie duże szklane drzwi. Takie pojedyncze. O! Proszę, jak do spa, takie mniejsze troszkę. Idealnie. I po drugiej stronie okno. Za duże. Ja takim stawię. Na komodzie też można. W sumie można. Jakie niesprawiedliwości. Będę musiała te duże drzwi wstawić. Bo duże okna są za duże. No dobrze. I patrzę jak stąd. Gaz światła. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale były takie kostki świecące z wtórnego przyjęcia, na których można było robić podesty. A, i można by tam rzeczywiście taką rurę do tańczenia. Tylko, że mają różne kolory. Ja myślałam, że to się... Cień tak brzydko układa. Dobra, to zrobię te podwójne. Tam nic nie wygląda super źle. O. Nie, to są kuźwa zamknięte. Skupiłam drzwi. Bo to były te do restauracji. O, proszę. Wysokością pasują, wielkością pasują. Można wszystko sobie ogarnąć ładnie. Pięknie jest. I teraz jeszcze musimy tylko postawić jakiś zlew. Taki tam najtańszy, bo to się nie opłaca żadnego drogiego. Co to jest? Albo taki chamski. Tak! Taki do wciągania koksu, jeszcze różowy. Najobleśniejszy, jaki znalazłam. I lustra. Jakieś takie najtańsze, chamskie, ścienne lustro. O! Nie pasuje. A nie, tu się dało jakoś wyżej, niżej, tylko którym? Czaty po... Tym się powiększało. Zepsułam. Którymi przyciskami się robiło wyżej, niżej? Halo? Tym? Nie, tym się obracało. Z shiftem? Patch up? Nie, to się piętra zmieniało. A, no tak, musi mieć save. 9 i 0. A tutaj ktoś pisze, że luster się chyba nie dało. Alt tylko poza granicami. Lustra nie możesz przesuwać góra-dół. Nie, ale lipa. To jak ja mam to piękne lustro takie... Mlem. No to zrobimy takie no. Albo takie. Różowe chciałam. Takie chamskie.
A z kontrolem też nie. Tutaj już na czacie napisali, że się nie da przesuwać. Patrzcie to! Takie. Z różowym odblaskiem. No przecież! Jaki kwiatek? Ten kwiatek wygląda paskudnie. Czyli pasuje idealnie, ale to tak mlech. Nie do tego miejsca. Sexy lustro. Czy w tej grze są jakieś neony? Oświetlenie. Takie przyklejane, ale są różne. Może w różnych będą neony. To się nazywa szczyt estetyki. A czy w otwartych prysznicach da się robić seksy? Ja mam taki mod, że się wszędzie da robić seksy. Szczyt, tak, słowo klucz. Tu patrzcie, i będą od razu robić za zawieszki odśmierdzające. O! Jest taki, to jest taka świetluwa chamska. Te chamskie świetluwy powiesimy. O! Od razu się klimat lepszy zrobił. Niech sikają po ciemku. Nie, bo będzie więcej podłogi do sprzątania. Dobra, i trzeba teraz zrobić wejście do tego kibla jakieś. Najtańsze podwójne drzwi. O, ale patrzcie, tak jak do stodoły. Ej, czemu nie mogę? Nie, pewnie za blisko kibli. Ale smutno. To trzeba to naprawić. A przerwa między kablicą a prysznicem na Glory Hall. Chyba nie mam tu takich rzeczy, ale mogę zrobić, słuchajcie, coś takiego i zrobić tu półściankę, bo są jakieś półścianki chyba. Jakieś takie dynksy są. Bardzo niska półścianka. Coś takiego. Ha. Takie? Nie, takie. O! Żeby mieli trochę intymności. Dziwnie wygląda ta półścianka. Nie wiem, jak tu ustalić sobie styl tej półścianki, ale... Ja bym chciała taką jeszcze z... Z szybą. O! Pięknie! Da się kolor? To zostawimy takie szare, żeby nie było widać brudu na tym. Intymność w klubie ze stripteasem. No, czasami mnie ponosi fantazja. No ale patrzcie, jak jest idealnie. I teraz jeszcze trzeba wstawić nam... A jakby na przykład to tak rozstawiła trochę? Dziwnie by wyglądało. Dziwne są te kible. Ryly. No dobra. Wstawię tak. Konfesjonał pod prysznicem. Będą mogły sobie tutaj wzajemnie podpowiadać. Drzwi miałam wstawić, żeby się tego kibla dało wejść w ogóle. Te. Zrobimy czarne, żeby pasowało do wszystkich innych rzeczy. O! I teraz kafeleczki. Kafeleczki mucha nie siada. Duże, eleganckie kafle podłogowe. Dziwne są. To są takie wampiryczne. O matko. Jak to wygląda?
O, a tu są takie. Jakie neonowe! Bierzemy. Tylko bardziej takie. O nie, to już nie są neonowe. Bierzemy neony. Doskonale. To się pierdzielnie tutaj. No smak i styl. I jeszcze kafle na ścianę. Nie pasują trochę. Ale będą pasować pod prysznic. Takie januszowe. Czekajcie. O! Proszę! Jak z psychiatryka, tylko że różowe. O! Pros! Powiedzcie, że jest pięknie. Jesteście ze mnie dumni? Jeszcze żygi na ścianach. Ja nie wiem, czy nas stać na żygi na ścianach. W sensie... Istnieje taki problem, że dekoracje w pokroju żygów na ścianach mogą być zbyt drogie. Srałbyś? Dobrze, bardzo mnie to cieszy. Kosz na śmieci. Aha, czyli to jednak śmietnik powinno być napisane. Taki postawimy najtańszy z dinożarłem. Nie, ze słonikiem, bo ma trąbkę na wierzchu. Proszę, i kwiatka. Dekoracje. O! I pięknie. Lampa UV, żeby było widać to i owo. Ja w ogóle nie wiem, czy tu jest coś takiego, ale to nie jest fazmofobia. Dobra, dekoracje i tutaj na ściany... O! Możemy dać niedosprzątane na przykład coś. O, tu. I słuchajcie, takie zadrapania pod prysznicem, bo wszyscy wiedzą, co tam się działo, nie? I jedno zadrapanie w kabinie tutaj. Od drapania w trakcie żygania, proszę bardzo. A tutaj ktoś miał tak, że aż urwało kafelki. Czy jesteście jeszcze tutaj trzeba dać wiadomo co, proszę. Idealnie. Czy jesteście ukontentowani? Szyk i elegancja, też tak myślę. Doskonale. Ukontentowane. I już, widzicie, można iść załatwić swoje potrzeby tutaj. Czyli połowa sukcesu jest. Ktoś zauważył mojego lodzika. Bardzo mnie to cieszy. Dobra. Teraz trzeba zrobić zejście do piwnicy dla naszego Janusza. To zrobimy takie, jak ostatnio, drabinę taką. I on sobie tam będzie, wiecie, miał swoje podziemne życie. Kajta drabin... Gdzie są piwnice? Tu są. Dobra. Tu będzie podziemne życie Janusza. Drabina. Ja nie pamiętam, jak to się korzystało z tych drabin, ale... Tak. No i idealnie.
Przejście na zaplecze jest. Jak obok piwnicy zrobisz basen, to możesz okna dać do basenu i zrobić akwarium dla syrenka. Zostało nam 9000, fanatycy. To jest genialny pomysł. Aczkolwiek mogą być pewne problemy z realizacją go. Dark roomy zaraz będą. Na razie to mamy zejście do piwnicy. O! Tu będzie Januszek. I pasowałoby właśnie ze dwa dark roomy tutaj, ale nie wiem, czy nas stać. Zobaczymy, zrobimy. W takim razie można inaczej. Chwila, bo zlamczyłam. Później się zrobi zejście do piwnicy. Na razie zrobimy tutaj, proszę bardzo, dark roomy. Niestety nie mam ściągniętych rzeczy do BDSM-u, bo jakoś nie wpadłam na to, żeby to ściągnąć. Bije się w piersi, moja wina. Kredyt na Steep. Damy radę bez cheatów, słuchajcie. Dobra, tutaj są dark roomy. Tu się będzie działo Love Me Like You Do. You know, nie ma klipów. Nie działo się na razie nic. Dobra. I teraz trzeba jeszcze ustawić, słuchajcie, te takie lapdensownie. Tak tutaj i można zrobić to tak. I się to tak zrobi taką, wiecie. Tu i tam się, że się tam niby idzie. Super secret, tajne miejsce. A tutaj się jakiegoś parawana walnie. Siema, Pejkop! Dobrze cię widzieć. Puszka Pepsi. Jak zarobimy w grze pieniążki, to najwyżej rzeczywiście będziemy przearanżowani. Co się stało temu rzeczu? Anerys, dobrze cię widzieć. Dziękuję ci za wsparcie i za zostanie po raz kolejny dzielną legionistką. Dużo miłości dla ciebie i falo na czacie. Czemu mi się bar psuje, jak go próbuję przestawić? Ale kaszana. Jeszcze nikogo nie zatrudniliśmy w naszym klubie. Dobra, parawan. To jest taki z palmami. O! I tutaj, żeby oni sobie tak, wiecie, nawzajem nie przeszkadzali, nie? I dodamy tak, będzie bardziej dekoracja. I czy da się ten... A nie, bo to wtedy nie będzie się dało przejść. Żeby tak, o, obstawione mieć. A gdyby tutaj... Nie no, bo tutaj będą sobie przeszkadzać. Taka pseudoprywatność, dokładnie tak. Właśnie ten parawan jakiś taki luksusowy, nie ma tańszych? Kupę pieniędzy kosztuje. Taką karkę postawimy. Tablicę korkową. Parawan szkło. O! Tu do robienia gołych zdjęć jest chyba. Półściankę może. Półścianka już jest w kibelkach. Tutaj parawana bym chciała takiego, wiecie,
pensji postawić jakiegoś. Co to jest? Koperty księżycowy dostatek. Resztki ruin. Ej, Janusz wziął pustakami od ziemi, bo nie miał pieniędzy. Zostawiamy. Jesus. Zarobi pieniążki i postawi prawdziwy parawan. To są takie taniuszkowe, o. Kartonami jeszcze mógł oddzielić. Co to jest, kiełbasa? A, ciasto owocowe, dobra. Tutaj ręcznik, żeby każdy mógł się... Tak bogato wygląda ten ręcznik. Jakiś taki biedny ręcznik chce. Deskę do prasowania. Proszę dać mi bieda... To nie ma biedy ręcznika, to papier toaletowy. O, to wygląda jak bieda ręcznik. Czerwone, żeby było, wiecie, seksownie. Albo tak zrobimy, żeby było symetrycznie. I mokre chusteczki za złotówkę. Nie, to tą gąbkę mieliśmy tam pod prysznicem zrobić, żeby się panie mogły myć. Każda swoją. O nie, nie zmieszczą się tutaj jako dekoracje. Ale lipa. No to nie będziemy mieć gąbki. Możemy tutaj co najwyżej. Żeby się można było podmyć. Proszę. I jakieś oświetlenie. To już takie, wiecie, bardziej fancy. Bo to już jest... Jednak na sali to będzie sklepek. Tu możemy nawet takie zrobić. O, takie, takie. I będą czerwone albo różowe. On nie mam jak przykleić. Ja chcę w tamtą stronę. Proszę dać mi strzałkę w drugą stronę. Nie. Smutno. Nie ma tu mi daj, ale smutno. Siema, Mati. Najwyżej moje lampki choinkowe powiesić. Ile nam zostało? 6 tysięcy. Ej, słuchajcie, nie jest źle. Tu będzie bar. Jeszcze tu rurę trzeba gdzieś wstawić. Ten bar to może niekoniecznie w tą stronę obrócone. Czekajcie, bo to trzeba zmyśleć mocno, co tu chcę zrobić. No powiedzmy, że tak. Tylko, że chciałam te szafki pozmieniać. Co z nimi jest? Aj. Dobra, postawi się jeszcze raz z tamtej perspektywy. Blaty, 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 blaty jest. Dobra, miejsca dla pań. W porządku. Aha, bo... Jeszcze ja tu miałam przecież rzeczy powstawiać, ale lipa. Damy radę.
i to coś wtórnego przyjęcia. Pakiety, wytworne przyjęcie. Zjawiska paranormalne. Jest, przecież tutaj było pierwsze z góry i wszystko. Tak, i tu są te kostki. I na tym się da rurę? Nie da się na tym rury. A panią do tańczenia się da na tym? Da się. Ale pani, idea pani do tańczenia na barze bardziej mi się podoba. Co to jest? Te stoły to są chyba jako kostki. Wystrzałowa kostka to doskonała powierzchnia. Tak, to jest chyba jako stół. Damy czerwone, takie burdelowe. Nie wiem po co nam stół, ale postawimy. A to może różowe, żeby do baru pasowało. O. I krzesełka. Chyba tak nie będzie działać, wiecie? Niech stoją przy kanapach. Ach, w sensie, że to, ale to wtedy nie będzie miejsca na lap dance. To działa jak stolik nocny albo kawowy. No właśnie. Moim zdaniem wszystko powinno być gotyckie. To do tego się dorobimy. Na razie to jest bieda klub nocny. Od zera do bohatera, słuchajcie. Taki chamski kwadrat jak w Minecrafcie zrobię. Chyba, że tutaj tak chociaż zetnę rogi. Żeby tak po chamskości nie było. Co tu się wydarzy? Nie chciałam tak, proszę mnie uratować. No nie wierzę. Zostały mi te dywany krzywe takie. Bar jest w miarę na środku? Nie jest. I zniknął mi jeden stołek. Halo, proszę oddać stołek. Jedną panią do tańczenia. Sześciokąt rozkoszy. Tak pasowałoby tutaj jeszcze jedną kratkę dorobić. Młotka i jej kombinowanie. Teraz będzie git. Chyba dildo zniknęłam. O! Tą strzałkę tutaj do środka, dobra. Ale wiecie co, ja bym tutaj jeszcze zrobiła szatnie. Były gdzieś te takie śmieszne szafy. Kojarzycie? Takie do przebieralni. Szafa? Takie, co się do klubów wstawiało. O, tutaj jest. Tylko taką bieda szafę. O! Nie ma dachu. Dach się jeszcze zaraz zrobi. Tyle.
I tu będzie siedziała pani Martynka i będzie wpuszczała ludzi. Inaczej. Albo w sumie. Ja wiem, że ludzie, którzy potrafią budować w Simsach w tym momencie mają co ta młotka wyprawia. Ale ja nie, po prostu nie lubię takich kloków jak w Minecrafcie i chciałam jakiś kształt tu nadać, ale to się chyba nie uda, wiecie. Dobra, i pani Martynka musi mieć szklane drzwi. I takie duże okno. Zrób kształt cycków. A tu musi być takie specyficzne okno, takie. Może to? Za duże. A, bo tutaj nie wejdzie, bo jest szafa. Wiem, że nie jestem mistrzem budowania, ale wszystko przede mną. Dobra, i ona tutaj będzie piłowała paznokcie i pilnowała. Jeszcze jej okno muszę zrobić do pilnowania. Dobra. Chyba tak. Siema, seksowny lisku. Co nie możesz, Greta? Pani Martynka do pilnowania jest. Trzeba jeszcze krzesełko postawić. Takie tanie jakieś, bo to wiadomo. Opony, niech siedzi na oponach. Janusza nie było stać na porządne zaplecze. Niech siedzi na oponach. Proszę bardzo. I ona tutaj będzie zbierać... Aha, to sobie Janusz miał wsadzić do siebie, do kieszeni. Tutaj wejściówki będzie wypisywać i zbierać pieniążki i tutaj szafy, do szafy wkładać rzeczy będzie. Zapisz, to jest dobry plan, Wisielcowa. No albo mogła mi dać też takie grzyby do siedzenia. O. Siema, lisiasty, dobrze ci widzieć. Mam nadzieję, że było pyszne na ognisku. I dużo, i dobre. Wielkie wrota miały być jako wejście. Te do sejfu? O raty. Te nie są wielkie, te nie są wielkie, te są wielkie, ale są dziurawe. Tu są ogromne, ale też są dziurawe. O! Ale to się nazywa normalnie coś. Te też są, patrzcie, takie. Nie, te będą bardziejsze, te są zacniejsze. Wrociska, tylko jeszcze trzeba im kolor dobry dobrać, jakiś ciemny. O! Te ze Star Warsów daj, ale one są takie małe są. One się mogą nadawać tam, wiecie, do Januszeksa najwyżej, albo tutaj. Zapraszamy na kosmiczną przygodę. Ej, miały być tanie, one są turbo drogie.
proszę. Idealnie. Albo mogliśmy do kibla dać te wrota ze Star Warsu. Chociaż to tu będą się działy kosmiczne rzeczy. Darsi, muszę mieć taką wysokość ścian, bo inaczej rury nie będą chciały działać. Jeżeli dam je na podwyższeniu, a chcę dać na podwyższeniu. Jeszcze tutaj miałam kafelkę położyć, żeby miał prywatność. Gąbka, żeby się panie mogły umyć przed i po, i tam wiadomo. Jeszcze dodam tu ruiny, żeby było równo wszędzie, bo wiadomo. Jestem nienormalna, wszyscy o tym wiedzą. Proszę. I czymś mi ich miałam tutaj pozakrywać trochę. O! Ja już zrobił, słuchajcie, parawan ze starych kaloryferów. Albo świn... Jest mała ta świnka. A to? To już takie zbyt fancy trochę. Ale? No i nie ma w odpowiednim kolorze. Peralgole! Chyba dobrze powiedziałam. Parowany, zarąbany ze szpitala. Najtańsze. Pięknie. Pergole! A skąd mi się wzięła peralgola? I tak nie potrafię wymówić, więc walnę to. No ale, czy, patrzcie, czy to nie jest piękne i daje ten poczucie tej intymności takiej? Ostatni kamyk jest odwrotnie. To zrobimy tak, a tego zrobimy odwrotnie, żeby nie było o. Ta? Pięknie jest. Dobra, jeszcze tutaj trzeba tylko panią do tańczenia postawić. Zostały dwa tysiaki, a jeszcze trzeba podłogi zrobić. Nigdy nie robiłam podwyższeń w Simsach, więc to może się skończyć katastrofą. Ale co tutaj w tych Simsach u mnie nie kończy się katastrofą? Wód? Coś zepsuł. Co to? Czy ja w ogóle pod kątem? Jak to się? Co to jest? A, bo to się tu robi. Tak? Ja! Zrobiłam, wgrałam. A to ja bym chciała wyżej jeszcze, da się? Ups! Co ja? Zepsułam! Ratunku! Samo to chciałam! Ten rzecz. Czy tak wystarczy? Cud! Pięknie! Jeszcze trzeba chyba schodki. Czy oni będą na to normalnie wchodzić? Już widzę, że piszecie tutaj schody. Dobra. Tam takie z płytkami. Idealnie. No to chyba nie w tym miejscu. Może tak tutaj będzie rozsądniej. Bez tej płytki. Proszę mnie to zabrać. O! No i widzicie, i wchodzicie od razu nierówno. No ale jak postawię równo, to znowu tu będzie źle. No to jest nierówno wszędzie.
boli mnie to w oczy. Dobra, zostawię, bo będziemy to 100 lat budować, ale jak ja to tu patrzę, to mnie serduszko mnie krwawi moje, perfekcjonistyczne. Takie na bogato, takie podłogi? Nie, bo no to jak z kibla są. Ludzie, którzy byli chociaż raz w klubie ze striptizem, mówią mi, co leży na podłogach w klubie ze striptizem. O, zrobimy takie obrzygane deski. Co tu się wydarzyło? Czemu ta podłoga jest taka... Co tej podłodze dolega? Pieniądze, zazwyczaj dywan. Czarne wykładziny. No dobra. To jak czarne wykładziny, to poszukam wykładziny, tylko zastanawiam się, co jest nie tak z tym pokojem, że on... Aha, bo on jest jakiś niedociągnięty chyba. Teraz działa, mi się wydaje. Okej. Okay. Czarne wykładziny. Czy w ogóle są tutaj dywany? Jakieś są dywany. O, to jest czarna wykładzina. Szara jest. A tu jest czarna wykładzina. To jest taka z wzorem. Podłoga to lawa! To boli w oczy. To tu będzie taka gorąca tancerka, że podłoga to lawa. Proszę. Ale muszę poszukać innej wykładziny, bo ta mi się nie podoba. Ta była ładniejsza. Czemu tak mnie wywaliło w kosmos? Patrzcie na to. I ściana. Z lawy. Tego się nie da pomalować? Czaty pomagają. Jak malować to obrzeże tutaj? Klub opalany żarliwą modlitwą, no no. Nie da się, ale lipa. Dobra, to co jest w klubach nocnych na ścianach? Czerwona, patrzcie, taka obita. Obita jak nieposłuszna żona. Nie słyszeliście tego. Ręczniczki będą czarne w takim razie. Deony pewnie, dobra? I tylko tutaj damy już takie, wiecie, chamskie drętwo, bo tu siedzi pani Marlenka i ona sobie kasuje bileciki. O! Slendu został dzielnym legionistą. Siema Slend, dużo miłości dla ciebie, dziękuję za wsparcie, platynowa lama dla ciebie. Podest zmieniasz kolorowaniem fundamentów. Z wykończenia platformy, a jest. Dobra. Ale czemu nie da się w kolorze lawy? Takie czerwone? Może tu będzie lawa? Nie da się. Mikuś, dziękuję ci za wsparcie. Dużo miłości dla ciebie. I dla ciebie Dildo Sex Masterki na czacie.
To zrobimy czerwone. A te schody mogłam pokolorować na jakieś normalne, a tutaj... O! Też są z lawy. Będzie pasowało. Idealnie. Chyba najbrzydszy dom, jaki zbudowałam w historii. A! Jeszcze mieliśmy ten znak. Co robi tutaj poduszka pani Marlenki? Jest. Światła zaraz dodamy. O nie, bo tutaj... Jeszcze brakło nam na to. Słuchajcie, tutaj położymy kafelki, żeby się łatwo sprzątało. Takie chamskie. Albo te, o. Przynajmniej będą takie czerwonawe chociaż. O matko, nie. Czerwone bym chciała. Tu są. Będzie łatwe do posprzątania. I na ścianach się takie ze spa zrobi. O. Dobra, i oświetlenie miało być jeszcze. I znak, ale chyba nam na znak pieniążków nie starczy. Znak musi być pierwszy. On był tutaj, nie, tutaj był. Proszę. Patrzcie, starczy nawet. Jakieś neony pasuje postawiać tutaj, ale... A właśnie, bo jeszcze dach trzeba. Patrzcie na to. Naturalne oświetlenie i nara. Dach jakiś jest. Ale musimy dać inny. Dachy są za darmo, można szaleć. Ej, ale by to tak... Działa? Działa. No i spoko. Jak to było, dachy są za darmo, można szaleć. Tutaj takie różowe. O! Proszę. I tutaj jeszcze były takie dynksy dookoła dachów. Taki najgrubszy weźmiemy czarny. Z zewnątrz nie jest pomalowany, ale musimy mieć jakieś światła w środku. Ale tą piwnicę można skasować, halo. Ja wiem, że ona miała tutaj być i miała działać, ale nas na razie na to nie stać. Jak się usuwało piwnicę tutaj? Nie to. Piwnico, przestań być. Może tym? A może tym? Halo? $700 zaoszczędziłam, wywalając piwnicę. Patrzcie. To czekajcie, to jeszcze jedna ważna rzecz, bo przecież burdello bum bum. Wygoda. Łóżka. Tutaj na luksusy nas nie stać, słuchajcie. I wszyscy o tym wiemy. Więc na razie damy obozowe dmuchane materace. Trzeba sobie jakoś radzić, nie? Jakby w czasach trudnych z inflacją. Gdzieś tu było dildo, które mi... O, jest. Dwie sztuki. I prezerwatywy. Szkoda, że się nie da dać jakiegoś automatu z prezerwatywami i na tym zarabiać. Ale jakby działa. No, wiadomo, że luksusowo. I oświetlenie miało być. Nie tutaj.
pół oświetlenie. Chyba nas na razie nie stać na żadne fajne oświetlenie. Więc musimy po prostu zadowolić się czaszką za 30. Albo kwadratem za 50. Ach, świeczki, żeby było romantiko, a się nic nie spali. Zresztą, więcej rozrywki dla nas. To takie zrobimy świeczki naścienne, słuchajcie, żeby nie zajmowały miejsca, bo tam nie za bardzo jest jakieś miejsce jeszcze. Takie chamskie kandelabry. Ale tu też wygląda uroczo, patrzcie. Ja uważam, że to daje nastroju trochę. Romantiko świeczki. Tu nie ma, a takie... To chyba nie takie, nie? Ale są takie, że są ze złota. O! No i pięknie, i jakby wszystko działa. Szkoda, że nie ma gargulców. Chociaż ta ręka trzymająca też jest, słuchajcie, jak dziewczyna nie da rady, to można wsadzić w rękę tutaj i będzie działało. Ach, i znaki jeszcze trzeba, no zapomniałam. Dobra, to ręka zastępcza. Albo jak ktoś nie ma hajsu, to przychodzi i korzysta z ręki. W tą drugą stronę ta ręka powinna być. Chwila. O! Idealnie. Szklany dach? A są szklane dachy? Są! Tylko nie ma różowego, ale lipa. To damy ten. Proszę. I tutaj jeszcze pasuje zrobić oświetlenie. Takie tanie lampy. Jakie romantiko. A to? Baloniki, patrzcie, będzie imprezowo. Aha. Nie mogą być baloniki, nie stać mnie. Ej, zostało 300. Musimy zarobić na lampy, przykro mi. Zapisujemy. Po imprezie. Ale to spoko, to teraz patrzcie. Teraz będą się hajsy kręcić. Gdzie są pieniążki? Aha, bo to są fundusze rodziny. W porządku. I teraz pasuje... To miał sobie wsadzić do inwentory. Jaka jest inwentory? To chyba to. Otwórz pudełko. Dobra. Znaki! Znaki rzeczywiście. Zawartość zmodyfikowana. Co to jest? Marker do oznaczania płci na ścianie? What the f... Język? Zabawa 6? Czotusie! Znaki, że tu dozwolone jest. No dobra. Ale tu wszędzie wolno. Nie, że goła dupa, halo, tylko króliczki proszę mi dać.
Zezwalam na wszędzie. Tu też. Proszę. Idealnie. Znaki zrobione. W którym jednym pokoju? A nie, to są wszędzie króliczki, tylko po prostu mi się źle kliknęło. No dobra, teraz zapiszę. I jeszcze muszę przypisać miejsca do tańca na kolanach. Podziwiaj nową rzecz. Dobra, tu tańc na kolanach i tu tańc na kolanach. Dobra. Ogarnięte. Słuchajcie, zrobimy 5 minut siuś pauzy i otwieramy nasz strip club. Czyli jedynym miejscem, gdzie nie wolno robić cimcilinciem, to ja zapomniałam, że pani Marlenka. Nie możemy jej dyskredytować, słuchajcie, tylko dlatego, że ma koło, bo nie było nas stać na siedzisko dla niej. Pani Marlenka też może. Puszeczko już zostawię, jak jest. Ważne, że słoneczko nam spada, wpada tutaj do środka. Nie mylić ze słoneczkiem gimnazjalnym.